Witam serdecznie, z tej strony Jakub Psykut. Znajdujemy się dzisiaj na Winnicy, na stacji Warszawa PKP Targówek, przy placu metro Brudno, na Annopolu, na Kasprzaka, przy placu budowy metra na Bemowie. Witam wszystkich serdecznie w dzisiejszym specjalu, w specjalu z okazji 1000 subów na kanale Awizonosza. Zadawaliście pytania, ja dzisiaj na nie odpowiem. Przypomnę tylko, że z tej strony Jakub Sykut i chyba możemy przechodzić do pytań. Awizo jest za kamerą, będzie mi zadawał pytania, więc chyba możemy zaczynać. Dobra, lecimy z pierwszym pytaniem. Sykut, kto wpadł na pomysł, żebyś to ty pokazywał się przed kamerą, a nie Awizonosz? Był to pomysł Awizo, gdy zaczynaliśmy nagrywać. Jak dobrze pamiętam, było to 1,5 roku temu. Była taka sytuacja, że Awizo do mnie podszedł. Chciał, abym to ja się pokazywał jako w takiej roli, powiedzmy, dziennikarza, osoby, która z miejsca wydarzeń relacjonuje to, co się dzieje. I tak, to był pomysł Awizo. Czyli nie było jakiegoś konkretnego pytania, że to tylko ty się pokazujesz, a nie ja? Nie, nie. To była wymyślona koncepcja, którą przyjąłem i bardzo mi odpowiadała. A jeżeli chcecie zobaczyć Awizo, to musicie jeszcze trochę poczekać. Sykut, w jakie gry lubisz grać? Chodzi mi o konkretne gatunki, ale też tytuły. No jeśli chodzi o tytuły, chyba mogę tu powiedzieć, to gram dużo w CS-a, w LoL-a, w gry typu Assassina bardzo lubiłem, w FIFA trochę grałem, ale za bardzo się denerwowałem. Bardzo lubiłem również grać w GTA. To była taka moja gierka, na którą naprawdę bardzo dużo czasu poświęciłem i mega przyjemnie mi się grało ekipowo i naprawdę było ciekawie, więc mniej więcej tak to wygląda. Od teraz, w sumie od niedawna gram w LoL'a, jak parę osób może zauważyć na Discordzie, na którego oczywiście zapraszamy, ale nie wiem, czy nie będę kończył kariery z LoL'em, bo naprawdę bardzo się przy tym denerwuję i już parę słuchawek poszło. No tak. Myszki też? Myszki też. Jedna. Nie mówmy o tym, nie mówmy o tym. Sykut, nagrasz cover piosenki Tako Hemingway i następna stacja. Jaka jest twoja ulubiona linia autobusowa i bambajowa? Więc to pytanie składa się, widzę, z dwóch członów. Czy nagram cover piosenki Tako Hemingwaya, następna stacja? Nie wiem, skąd to pytanie, trochę dziwne, bardzo nietypowe. Chcesz odsłuchać? Może kiedyś, znam oczywiście. Może kiedyś, ale na pewno o tym nie myślę przed spaniem, czy nagram cover, więc na ten moment nie wiem, może kiedyś. Drugi człon, jaki był tego pytania? Jaka jest twoja ulubiona linia autobusowa i tramwajowa? Linia autobusowa, często w wakacje jeżdżę nad Wisłę, jeżdżę linią 509. To jest taka linia, która jedzie przez Białołękę na Gocław. Tak w skrócie. A tramwajowa? Tramwajowa, jest mi to w sumie obojętne. Dwójka. A, dwójka, tak, na Białołękę teraz. I 17 oczywiście. Nie, tak naprawdę nie mam żadnej ulubionej. To też ciężko powiedzieć, jaka linia jest dla ciebie ulubiona, którą najczęściej jeździsz, więc tak odpowiadam. Dobra. A jaka jest wasza? Kolejne pytanie. Sekund, czy myślałeś o studiach dziennikarskich? Dobrze się prezentujesz przed kamerą. Dziękuję, odbieram to jako taki komplement, więc dziękuję, że dobrze się prezentuję przed kamerą, cieszy mnie to. Myślałem o studiach dziennikarskich, na razie mamy wakacje, dopiero co napisałem maturę, ale tak, studia dziennikarskie mam w planach, ale zobaczymy, jak wyjdzie jeszcze, trzeba czekać na wyniki matur. Też ciężko przewidzieć to wszystko i zanim zacznę się zapisywać, muszę na pewno nad tym pomyśleć. Ale idziesz na studia? Tak, na studia chcę iść, tak. Sykut, jaka jest twoja ulubiona stacja metra? Ulubiona stacja metra? Świętokrzyska, bo na niej się tak naprawdę codziennie przez 3 lata przesiadałem. Więc stacja Świętokrzyska. Polecam. Jest smaczny kebab. Obok. 24 godziny na dobę, co się przyda na pewno pewnym osobom. Rozumiem, wszystko wystawiasz. Tak, nie raz. Sykut, skąd znasz szanownego pana Awizonosza? To jest naprawdę ciekawa i długa historia. Z Awizo chodziliśmy do tej samej szkoły, co oznaczało, że gdzieś tam się kojarzyliśmy, gdzieś z korytarzy,
chodziliśmy do innych klas. Ja chodziłem do klasy z profilem dziennikarskim, a Wizo z profilem filmowym, teatralno-filmowym. Pewnego razu nasze klasy spotkały się na WF-ie. WF odbywaliśmy na tutaj przy Pałacu Kultury w Parku Świętokrzyskim. Tam mieliśmy biegać, ale my tak jakoś za Wizo zaczęliśmy sobie rozmawiać. Rozmawialiśmy o jednym projekcie filmowym, który razem robiliśmy i Wizo zaproponował mi wtedy, żebym to ja u niego na kanale występował w takiej formie, w jakiej teraz występuję, w jakiej widzicie. Zapamiętam tą rozmowę, bo było ciekawie. Rozmawialiśmy od tematy jakieś takie proste, związane ze szkołą, przechodząc po tematy właśnie mojego występowania na tym kanale, więc naprawdę było to ciekawe i takie niezapomniane spotkanie z Wizo. I od tamtego czasu, czyli już półtora roku minęło, może nawet trochę dłużej, tak się ze sobą szwendamy po tych placach budowy. Cykut, czy lubisz występować na tym kanale? To jest dobre pytanie. Lubię. Zaczęliśmy to robić z pasji i z takiego hobby. Kiedyś robiliśmy takie wywiady, może nie wywiady, ale nagraliśmy parę materiałów, które nigdy nie ujrzały świata dziennego i nigdy nikt ich nie zobaczył i nie zobaczył. Między innymi Dworzec Zachodni. Między innymi Dworzec Zachodni. Trzecia linia metra. Trzecią linię metra też tutaj Wizo mówi, więc ale naprawdę... Ale też w szkole nagrywaliśmy dużo do szkolnych rzeczy takich. Tak, nagrywaliśmy kiedyś na Dniu Otwartym wywiady różne, więc od tego się zaczęło. Zawsze to była zajawka i ta zajawka powoli przechodzi na jakiś tam wyższy level. Oczywiście, żeby dojść do levelu naprawdę wysokiego, potrzeba czasu, ale lubię. Odpowiadając na pytanie, lubię występować na tym kanale. Sprawia mi to przyjemność. Zdarzyły ci się takie sytuacje, że budowlańcy metra warszawskiego albo innej inwestycji nie mieli ochoty z tobą rozmawiać i wypraszali cię z budowy, z miejsca budowy? Czy w ogóle wchodzicie na teren budowy, czy wszystko nagrywacie z drona i z daleka? Więc w sumie na to pytanie trzeba zacząć odpowiadać od tego drugiego członu. My przeważnie nie wchodzimy na place budowy. Przeważnie wszystko odbywa się w bezpiecznej odległości. Też nie mamy pozwolenia, aby wejść do środka, ale mieliśmy jedną taką ciekawą historię w metrze. Jak chcieliśmy dlaczego nie nagrać... nagrywamy w metrze nigdy? Właśnie, to też jest pytanie, dlaczego nie nagrywamy w metrze. Po pierwsze, nie mamy pozwolenia i ochrona metra, która tam pracuje, jest często bardzo niemiła i taka stanowcza. Ta rozumiem, pomogliwa, że to ich praca, ale jednak są tacy stanowczy, że nie, wypraszają, chcą dzwonić po nie wiadomo kogo. I mieliśmy kiedyś taką historię, że faktycznie nagrywaliśmy sobie. Nie byliśmy aż tak bardzo doświadczeni. Wiedzieliśmy, że z jednej strony lepiej nie, ale z drugiej strony co nam szkodzi spróbować. I coś tam nagrywaliśmy, podszedł do nas ochroniarz, mówi, że właśnie chce od nas taśmy. Nie, no żartuję, nie chciał taśm, ale mówi, żebyśmy to wyłączyli, że nie mamy pozwolenia, że może zaraz po kogoś zadzwonić, że możemy mieć problemy. Oczywiście machnęliśmy ręką, poszliśmy dalej, nagraliśmy... Wszedliśmy w pociąg i nagraliśmy w pociągu dosłownie. Tak, to prawda, w innej stacji nagraliśmy. Nie na innej stacji, tylko podczas jechania do innej stacji. Pierwszy człon tego pytania jaki był, że co? A, czy mieliśmy jakąś sytuację? No to mieliśmy, tak. Ale tak stricte, jeśli chodzi o nagrywanie, to nie ma, nie ma takich złych akcji. Wszystko jest na spokojnie. Cykut, masz daleko do Wiza? Śmieszne pytanie, zabawne. Nie wiem, kto je zadał, ale pozdrawiam. Do Wiza powiem mam tak. Jednym autobusem na pewno nie dojadę. Musiałbym wsiąść w pociąg, a najlepiej w kilka pociągów. Oczywiście chodzi mi o przesiadki. Cykut, jakie przedmioty pisałeś na maturze? Przedmioty na maturze oczywiście podstawę, czyli polski, angielski i matematykę, a z rozszerzeń polski i angielski. Wziąłem dwa rozszerzenia, miałem w planach na początku liceum wziąć jeszcze WOS i ewentualnie historię, lecz zdalne popsuły naprawdę sporo planów, więc polski, angielski. Jak często macie wpadki na nagraniach, takie jak te, które mogliśmy zobaczyć na Discordzie? Wpadki są na każdym nagraniu. Nagrywamy to od półtora roku i na każdym nagraniu są wpadki. Ale nie wszystkie widzieliście i może lepiej, bo zmienilibyście o mnie zdanie. Może warto tutaj powiedzieć, że przeciętne nagrywanie odcinka trwa 20 minut i nagrywamy w tym czasie i ciekawostkę, i główną część, czyli ciekawostki trwają około minuty.
Główna część około 2,5 minuty, no to możecie sami sobie liczyć, tak, ile to idzie. Właśnie na początku, jak nagrywaliśmy, to jedno nagranie... Te pierwsze na Płocki. Tak, czyli jedno nagranie z ciekawostką plus główna informacja trwało około 40 minut, jakoś tak nagrywaliśmy 50 minut. Teraz ja mam więcej wprawy, doświadczenia, a Wizo też już szybciej mnie tutaj nagrywa i obczaja, jak mam się ustawić, ustala kadry. Mamy teraz też drona i teraz szybciej troszkę nam to schodzi, około 15 minut na jedną lokalizację z ciekawostką. Przypominam, więc zrobiliśmy progres na pewno, jeśli o to chodzi. Czas się troszkę skrócił. Dobra, ostatnie pytanie, jak na mnie zetnie bateria, to będzie dobrze. Okay. Jaki procent zarobków Avizo daje Tobie? Tak, to co mówiłem na początku, zaczynaliśmy robić to z czystej pasji, teraz doszły pieniądze, mamy monetyzację tak zwaną. Dzielimy się pewnym procentem, ale nie powiem jakim. Sykut, ile masz lat? Mam 19 lat, rocznikowo. W lipcu będę miał 19. Skończę 19 w lipcu. Czym się interesujesz? Interesuję się na pewno bardzo szeroko pojętym dziennikarstwem. Oczywiście, jeśli chodzi o takie zainteresowania, które lubię robić w czasie wolnym, to granie czy spotkanie się ze znajomymi, ale interesuję się również rozmową z ludźmi. To brzmi trochę zabawnie, trochę tak dziwnie, ale to prawda. I być może kiedyś się o tym przekonacie i zobaczycie. Na czym polega moje zainteresowanie? Tak tylko to powiem. Jakie masz plany na przyszłość? Zamierzasz coś robić związanego z transportem i komunikacją? Moje plany na przyszłość, to tak jak mówię, teraz napisałem, jestem świeżo po maturze, więc wybieram się na dziennikarstwo najprawdopodobniej. Oczywiście chodzi mi o studia. Najbliższe plany to oczywiście jeszcze trochę sobie poszaleć, trochę pożyć takim życiem człowieka, który jest absolwentem liceum, co dopiero, można powiedzieć. A drugi człon pytania był jaki? Zamierzasz robić coś związanego z transportem i komunikacją? Nie, ja nagrywam... Transport i komunikacja nie jest moim takim zainteresowaniem. No! God, please, no! 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 Transport i komunikacja nie jest moim takim zainteresowaniem. Czasami interesują mnie niektóre tematy, pewne kwestie, które poruszamy, są dla mnie ciekawe, interesujące, lecz jeśli chodzi o ogół, nie jest to moim zainteresowaniem na pewno. Być może w tym momencie się zawiedliście, bo nigdy nie poznaliście mnie z tej strony, ale taka jest prawda i myślę, że fajnie, że teraz możecie się o tym dowiedzieć. Bo to jest ten specjał w sumie. In the meantime, 100 subskrypcji w dół. Miałeś kiedyś taką sytuację, że ktoś na mieście cię zaczepił i myślał, że jesteś Avizynoszem. Jakiś czas temu, gdybym znalazł się w takiej sytuacji, sam bym to tak zrobił. Właśnie ostatnio, czytając komentarze, zorientowaliśmy się, że wiele osób nas myli. Ja jestem Jakub Sykut, jak już jakaś część na pewno to rozumie i wie. A Avizynosz to twórca kanału, który założył ten kanał i on jest takim głównym tutaj założycielem tego. Kacper Szmitka, to Avizynosz, Jakub Sykut, czyli ja, w roli reportera. A jeśli chodzi o to, czy mieliśmy co? Takie było pytanie, bo się zamyśliłem. Miałeś kiedyś taką sytuację, że ktoś cię zaczepił na mieście i myślał, że jesteś Avizynoszem? Nie. Nie miałem takiej sytuacji, ale mieliśmy w sumie wspólnie taką sytuację, że jakaś pani do nas podeszła, ponieważ nas ogląda, powiedziała tam parę miłych słów, że czeka na kolejny odcinek. Bardzo miło, pozdrawiamy tę panią, jeżeli ogląda. No dobra. Kolejne. Poza odcinkami i jakimiś uroczystami również chodzisz ubrany w koszulę? To zależy. Oj. Działa. Mój styl zależy... Preferuję różne style, zależy od sytuacji oczywiście, na przykład jeżeli idę sobie gdzieś w jakieś luźne miejsce, to nie muszę mieć zawsze koszuli. Koszulę staram się mieć na odcinkach, choć jak ostatnio widzieliście, różnie to wygląda. Ostatnio ten tydzień nagrywałem w koszuli, trochę w kurtce, zależy od pogody też. Ale
bardzo lubię koszule, jak są długie i można sobie podwinąć rękaw. To jest naprawdę ciekawy zabieg modowy. Dobra, ostatnie miejsce tutaj, pytanie. Podobno kiedyś będziesz miał swój kanał. Uchylisz lampkę na tajemnicy i powiesz, czego możemy się tam spodziewać? Jeśli chodzi o mój kanał na YouTubie, na razie w planach nie mam, ale mam w planach coś innego, o czym na pewno, jeżeli wyjdzie, gdy będzie już, że tak powiem, stworzone, to na pewno się dowiecie. Nad czymś po prostu pracuję. A drugi człon tego pytania to co? Czy uchylisz nam lampkę tajemnicy, co będzie? Jeszcze nie, ponieważ ten proces tworzenia będzie na pewno długi, ale będzie się to wiązało z moim jednym zainteresowaniem, o którym wam mówiłem przy poprzednim pytaniu. Gdy występujesz na odcinkach, za kamerą stoi Avizionosz, czy na przykład samemu się nagrywasz? Zawsze jak nagrywamy gdzieś w planerze, jest ze mną Avizo, on mnie nagrywa. Czasami nagrywamy na green screenie, to akurat wtedy go nie ma i wysyłam mu nagrania, sam siebie wtedy nagrywam. Ale tak, jeśli chodzi o normalną sytuację, taką zwyczajną, to Avizo mnie nagrywa. Dlaczego to ty zawsze występujesz na odcinkach Avizionosza, a nie on sam? Avizo stworzył sobie taką koncepcję, zakładając kanał, że nie będzie pokazywał twarzy do pewnego momentu. Poprosił mnie, żebym ja właśnie występował w roli takiego reportera z twarzą, z informacjami na bieżąco, z miejsca wydarzeń. O tym już chyba mówiłem gdzieś, więc tak to wygląda. Więc Avizo nie pokazuje, ja pokazuję jak na razie. Jeszcze dużo pytań było o to, co mi zawsze wystaje z kieszeni, to muszę poruszyć ten temat. Jest to nasz dyktafon, który jest podpięty do mikrofonu, z którego mnie teraz słyszycie. Więc to nie jest tak, że mam jakąś wypchaną kieszeń, tylko trzymam w niej dyktafon. To jeszcze nie są mikroporty? Nie, jeszcze mikroportów nie mamy, tylko dyktafony. Dyktafon, o to chodzi. Jak czujesz się z tym, że dość łatwo jest, da się znaleźć twoje imię, nazwisko w internecie? Bardzo mnie to cieszy, chciałbym, żeby dostęp do tego był jeszcze łatwiejszy i żeby finalnie każdy je znał w Polsce i na świecie. Chodzicie z Avizionoszem do tej samej szkoły? Chodziliśmy do tej samej szkoły z Avizo, lecz teraz jesteśmy już po maturach, co oznacza, że nie, już nie chodzimy, ale chodziliśmy. Cyko, do jakiej szkoły średniej chodziłeś i co o niej sądzisz? Chodziłem do szkoły średniej, do liceum w centrum Warszawy przy ulicy Złotej obok Pałacu Kultury. Co o niej sądzę? Może kiedy indziej wam opowiem o tym. Cykut, skąd zainteresowanie transportem i ZTM-em? A to już było chyba, czy nie? Nie, takiego nie było. Było jakie masz zainteresowanie, a tu jest skąd jest transportem? Zainteresowań transportem? Pytanie było, czy mam zainteresowania transportem. Nie mam takich zainteresowań. Nagrywam z wami tutaj na ten kanał, aby nauczyć się rozmawiać przed kamerą, jakoś się nauczyć prezentować, złapać trochę doświadczenia. Tak jak chyba już mówiłem, że niektóre informacje mnie interesują, niektóre ciekawostki są dla mnie jakieś takie, które mogę gdzieś zapamiętać, wykorzystać, komuś powiedzieć, ale stricte, jeśli chodzi o transport, nie mam takich zainteresowań. Ale cieszę się, że jestem tu, a nie gdzieś indziej. Dlaczego Sykut nie umie wsunąć kieszeni do środka? To jest znowu, pytanie. To jest pytanie od kogo? Jak ma ten człowiek na imię? Czyżu. Czyżu, czy ty nie widzisz, tam jest ewidentnie widoczne, że to nie jest kieszeń, która wypadła, została wypchnięta, tylko dyktafon. Okej, coś wystaje, jest to dyktafon, jest to rzecz, dzięki której mnie słyszysz, więc już teraz wiesz, o co chodzi i nie pisz głupot. Pytanie Sykut. Kanał przejmiesz władzę w 100% nad kanałem Avizo. Czy jesteś jakoś spokojniejszy? Nad kanałem nie mamy w ogóle w planach, abym ja przejął władzę. Avizo jest głównym i jedynym założycielem kanału. Ja jestem współtwórcą tego kanału. Czy jesteśmy spokrewnieni z Avizo? Nie. Tak jak mówiłem, jesteśmy kolegami ze szkoły, znajomymi, tworzymy razem kanał.
na którym nagrywałem materiały, na przykład ten, który właśnie w tym momencie oglądacie, z różnych miejsc w Warszawie. I chyba odpowiedziałem na pytanie. Jeszcze dodam, że... Znaczy może nie dodam, ale podkreślę, że nie, że nie mam i nigdy nie miałem w planach przejąć tego kanału i wejść w miejsce twórcy, znaczy w miejsce założyciela. Pytanie do Sykuta. Czy zamierzasz zdawać prawo jazdy, a może już masz? Jak tak, to od kiedy? Mam prawo jazdy. Od października 2020 roku. Czasami na nagrywki przyjeżdżam właśnie autem. Tak jest wygodniej i polecam każdemu, żebyście szybko zaczęli robić prawo jazdy. Im szybciej, tym lepiej. To nie jest taki wielki stres. Czasami jeździmy na niektóre miejsca razem. Dokładnie. Czasami robimy kilka miejscówek w jeden dzień, więc auto się przydaje. No i koniec pytania, komentarz. Kocham to przejście po wejściu Sykuta. No i dokładnie. Moje lecie zawsze mówię. Tak. Pracę w grupie widzę w RE i owocuję. Pozdrawiam. Jak najbardziej, jeśli chodzi o mnie, współpraca z Avizenosem. Jak najbardziej mi odpowiada. Czasami są pewne zgrzyty, pewne spóźnianie się raz z mojej albo z czyjejś strony, ale to czasem się zdarza. A chciałbym powiedzieć, że zapraszam na mojego Instagrama, który jest w opisie. To były wszystkie pytania, jak na dzisiaj, jak na ten odcinek. Dziękujemy bardzo, dziękuję bardzo serdecznie, że je zadawaliście. I do usłyszenia. Jakub Sykut. Dziękuję, Avizo. Aktualnie znajduję się na stacji metro Płocka, która ma zostać oddana do...
Dzięki, Avizo. Jestem na warszawskim Zaciszu, gdzie znajdują się głównie domki, domki i domki. Co ja tu robię? Oczywiście powstaje tu stacja metra C19 Zacisza.